Arkadiusz Radomski dokończył piłkarską karierę. Arek, ja tak prześledziłem sobie tych kilkadziesiąt, no można powiedzieć, bo 20 lat grałeś w piłę chyba, co? Zgadza się. Więcej? Tak. Nie, no około 20 lat. Około 20 lat. I no i tak, nie było tam afer, nie było jakichś wielkich szaleństw, nie było skandali, no nudy po prostu. Czyli co, można przeżyć piłkarską karierę w tym nowoczesnym świecie, w show biznesie tak po cichu, w myśl zasady cicho jedziesz, dalej zajedziesz? Myślę, że tak. Ja myślę, że to też jest kwestia charakteru, tak? Każdego człowieka. I ja zawsze byłem jakiś skromny i jakoś nie interesowało mnie jakieś tam, powiedzmy, zabawy, tak? Tylko jakiś cel sobie, tak? Postawiłem, który chciałem osiągnąć. I do tego celu jakby cały czas dążyłem, więc wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na jakieś skandale czy na jakieś różne takie rzeczy tego typu, więc postanowiłem zrobić karierę i myślę, że jakimś stopniu mi się udało. Jak to się stało, że ty jako młody człowiek, który no niespecjalnie pograł w polskiej ekstraklasie, nagle z Poznania wyjechał za granicę i trafił do Holandii? Ja myślę, że też kwestia szczęścia była, ale ja zawsze, jak wszyscy, tak, z chłopaków chcą wyjeżdżać za granicę, tak, bo tam są lepsze warunki, lepsze ligi, tam się więcej można nauczyć. I ja też tego chciałem, więc akurat ja miałem łatwiejszą drogę, bo wtedy jeszcze grałem w kadrze polskiej, tak, i osiągnęliśmy jakieś sukcesy, no i też było jakby łatwiej wyjechać, więc... A uważałem, że zawsze warto spróbować, no i się udało. A w polskiej ekstraklasie przed Holandią ile zagrałeś meczów? No w sumie dwa, ale to był debiut, tak, który tam trwał chyba na Legii, z tego co pamiętam, około 7 minut. Aha. I później jeszcze następny mecz, już teraz nie pamiętam z kim, około chyba tam 13 minut. Także jeszcze tak, jeszcze udało mi się wystąpić w ekstraklasie jako młody chłopak. A ile miałeś lat, jak wyjeżdżałeś do Holandii? Ja miałem 16, to było na przełomie 16-17 lat. O rany, to rzeczywiście, to młody człowiek. No i kto pomógł ci podjąć taką decyzję? No bo to wiesz, jednak jest rodzina, rodzice, szkoła, no takie rzeczy wtedy w głowie, a nie wyjazd do Holandii. Tak, no, znaczy ja podjąłem tą decyzję, a rodzice zawsze jakby nie robili w tym punkcie jakby problemu, tak? Ja ogólnie szkołę to tak troszeczkę zawsze była na boku mnie, bo ważniejsza była piłka, więc po szkole zaraz tenisem był rzucony gdzieś w kąt i piłeczka pod pachę i szeszło na podwórko i cały czas się grało, tak? Szlifowało tą technikę. No i tak naprawdę to moja była decyzja, a rodzice nie robili problemu, wiedzieli, że to jest moja pasja, tak, moje życie. Dlatego pozwolili mi wyjechać. Trzymali kciuki. A ile lat spędziłeś w ogóle na obczyźnie, grając w piłę? Ile lat? 16? 16 lat, tak. 16 lat. 16 lat, tak. Czyli ile przypadło na Holandię i potem była Austria jeszcze, tak? Tak, tak. I później znowu Holandia. A, Holandia, tak? bo był comeback. Tak. Był po trzech latach. Nie, że nieudanych może trzech latach w Austrii, ale zabrakło takiej ofensywnej piłki i fajnego grania, tak? Tego w Austrii nie było. Austrii porównuje bardziej do Ligi Polskiej, więc znudziłem się bardzo szybko i chciałem jakby wrócić znowu na jakiś inny poziom, tak? Gry. No właśnie, a miałeś tak w tej Holandii taki etap, że już tam było długo i szukałeś zmiany klimatu, otoczenia, trafiłeś do Austrii i znowu jednak ta Holandia. Powiedz, co ci dała ta Holandia tak na samym początku? Jakie było to twoje zderzenie jako 16-niespełna 17-latka z Zachodem? Na pewno profesjonalizm, tak? Metoda szkolenia, podejście, tak? Ogólnie cała mentalność tych ludzi wszystkich. Naprawdę bardzo, bardzo dużo to się różniło. No ja myślę, że też za długo nie pograłem w polskiej ekstraklasie, ale ten czas, który byłem i sobie później porównałem, no to rzeczywiście to był przeskok i po prostu cały czas praca, tak? Czyli nie jakieś samozadowolenie, że już się jest dobrym, tak? Że się już coś tam gra na jakimś poziomie, tylko cały czas dążenie do celu, tak? I to jest ta duża różnica, co myślę, że u nas troszeczkę no, tego brakuje. Z jakimi dużymi nazwiskami światowej czy europejskiej piłki grałeś w Holandii? Wiem, że z Rudem van Nistelrooyem. Zgadza się. Tak, z Rudem przechodziliśmy z drugiej ligi, ja i on. Także zaczynaliśmy jakby razem. Ogólnie tam duże zmiany już były wtedy w tym roku w Heerenveen. Dużo zawodników odchodziło. Jak? Przez... Powiedz jeszcze raz. Heerenveen. Heerenveen. Tak. Dużo ludzi ma problem z tym, no, wymówieniem z tego wyrazu. Także tam był budowany jakby nowy zespół i wtedy przyszedł również Rud, bardzo fajny chłopak, profesjonalista,
Także no było tych nazw, był klasy Jan Klas Huntelaar. No, kojarzę. Tak, tak. Gdzie ja byłem ogólnie w szoku, bo ja też patrzyłem sobie na tych chłopaków i to rzeczywiście nie były jakieś gwiazdy, tak? Aha. Wtedy no tak, nie były jakieś gwiazdy, prawda. Tylko z perspektywy czasu i ich pracy, co oni chcieli osiągnąć i chcieli z siebie dać wszystko, no to było widać, że oni w końcu coś osiągną w przyszłości i rzeczywiście tak było. No. Ta Holandia, bo ja mam akurat przyjaciół w Amsterdamie i jak tam ich odwiedzamy, to klimat podobny. No, może też zimne, śledzie, no więc to przynajmniej o tyle było łatwiej chyba na początku. Tak, znaczy ogólnie ja nie mam problemu czy w Holandii, czy w Austrii z aklimatyzowaniem się, tak? Więc ogólnie wszystko jadam, nic mi nie przeszkadza, jestem pozytywnie nastawiony, także myślę, że jak każdy by taki był, to by nie było problemu. Czy nie uważasz, że defensywnemu pomocnikowi, no bo rozumiem, że takim się czujesz, tak? Czy bardziej stoperem? Nie, defensywny pomocnik. Defensywny. To twoje miejsce na ziemi i na boisku. Ciężko właśnie takiego defensywnego pomocnika docenić. Ile ty masz meczów w reprezentacji? Około 32. 32, tak? Tak. No, 32, no to przecież to jest kawał kariery, nie? Ale jak ludzie mieliby wymieniać, to defensywnych pomocników tam się gdzieś na szarym końcu wymienia. Tak ciężko docenić tę czarną robotę, mrówczą pracę na zgadza co dzień. Zgadza się. Ja myślę, że nieliczni doceniają to i widzą, tak? Tak naprawdę, co ten defensywny pomocnik musi robić w danym meczu. Myślę, że wszyscy tego nie są w stanie, tak? Bo wszyscy patrzą ci, oczywiście, co strzelają bramki, tak? Są najważniejsi. Oczywiście obrońcy, którzy tam gdzieś w ostatnim momencie wybiją piłkę, tak? Z linii. No, tych pomocników defensywnych się nie docenia, ale ja uważam, że nie mam z tym jakiegoś problemu, tak? Ja zawsze starałem się robić swoje i ja wiedziałem, że mnie zawsze doceniali zawodnicy z mojej drużyny i to było dla mnie najważniejsze. Teraz pogadajmy chwilę o tej Austrii, no bo tam trafiłeś, Jacek Bąk był? Nie, było. Sebastian Mila. Sebastian Mila. Tak, no to widzisz, no to jakaś bratnia dusza, ale tam miałeś konflikt z trenerem. Zgadza się, znaczy początek był dobry, bo... A ty jesteś konfliktowy? W szatni? Nie. Jak najbardziej nie. Pierwszy rok był świetny, bo zdobyliśmy mistrzostwo. Oczywiście, podobnie jak u nas, te zmiany trenerów następują często, więc w Austrii również, jak nie było wyników. I to był taki okres, co ja doznałem kontuzji. Zerwałem wiązadła przednie, więc taki był dla mnie ciężki okres właśnie wtedy przed mistrzostwami w Austrii. No i wtedy też przyszedł nowy trener i ja już praktycznie wróciłem, byłem zdrowy i no i brakowało mi tych meczów, tak, sparingów. No i ten trener jakby nie dawał mi w ogóle pograć, więc no w ogóle, nawet z 10 minut, więc doszło do rozmowy i powiedziałem to, co myślę, oczywiście w cztery oczy i nastąpił już pomału, to się tak jakby nawarstwiało, tak, ten konflikt. No i przyszło nas kiedyś do meczu, że musiałem się rozgrzewać i to było chyba około 10 minut ostatnich i no i ja tak troszeczkę odmówiłem tego, tak, tej rozgrzewki, wiem, że źle zrobiłem. Także przeprosiłem później, no ale mówię, człowiek całe życie się uczy i popełnia błędy, także ja również. Czy w twoim piłkarskim życiu istnieje jakaś hierarchia tego, co osiągnąłeś? Czy występ na mundialu to jest największe osiągnięcie piłkarskie, czy jednak mistrzostwa, czy też sukcesy w Holandii? Jak ty to pozycjonujesz? Czy może jednak ten sukces z tą reprezentacją juniorską osiągnięty lata temu? Szczerze mówiąc, za bardzo tak się nie zastanawiałem, tylko co najbardziej wspominam, to mistrzostwa właśnie świata w Niemczech, tak? W 2006 roku. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie, tak? Bo miałem przyjemność akurat grania w każdym meczu. No i to było rzeczywiście niesamowite przeżycie, którym wszystkim życzę, zawodnikom, także młodym przede wszystkim, żeby dążyli do tego celu, tak? Reprezentacyjnego, żeby grali, no, chcieli grać na mistrzostwach, tak? Czy Europy, czy świata. Więc to najbardziej wspominam. A grałem również w Lidze Mistrzów, ale to było troszeczkę inne wrażenie. Inne wrażenie, tak? Inne. Tak, inne. Spowszedniało, widzę, grało się na Zachodzie, to Liga Mistrzów to już nie ten smak, nie ten czar, tak? No nie, ja wtedy też byłem młodszy, tak? Także też troszeczkę inaczej na to spoglądałem, więc to już byłem bardziej już starszy, doświadczony i doceniłem to. Doceniłem to, że to naprawdę było coś świetnego. A w Holandii grałeś w trzech klubach? Czterech? W Holandii grałem raz, dwa. W trzech klubach, tak. W trzech klubach. I ile goli tam strzeliłeś jako defensywny pomocnik? No bo to wcale nie tak mało chyba.
Znaczy, ja nie liczę, szczerze mówiąc. To mi zawsze podają niektórzy statystyki, bo ja tego nie śledzę, szczerze mówiąc. To 14, to 3. Ja najwięcej strzeliłem grając w Endamie w tej pierwszej lidze, tak? 3 lata, bo tam grałem bardziej jako nie defensywny, tylko bardziej ofensywny. Miałem taką wolną rolę. Więc przypominam jeszcze wtedy, kiedy zaczynałem, to grałem przeciwko takiemu zawodnikowi jak Japstam, tak? On wtedy grał w takiej drużynie jak Cambuur Leeuwarden. I to właśnie wspominam do dzisiaj, tak? Bo tam grałem bardziej ofensywnie, więc miałem styczność tak w paru pojedynkach z nim wtedy, więc... Może człowieka poturbować? Bardzo. Kawał byka, bardzo, nie? Był. Bardzo silny chłop, więc... Pamiętam. Ale wtedy już było widać, że ma predyspozycję na świetnego obrońcę. Co teraz będziesz robił z wolnym czasem? Bo czy jeszcze zamierzasz jednak, czy definitywnie zakończyłeś, czy jakiś tam powrót planujesz może do pierwszej ligi? Nie. Słowo się rzekło, podjąłem decyzję i chciałem ją podjąć w sumie jak najszybciej, bo dostałem właśnie fajną propozycję, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. Kerwer Coaching, pewnie słyszeliście, Polska. Zawsze to chciałem robić, szkolić młodzież. A czy ty byłeś szkolony według tej metody? Ja byłem szkolony, tak. Znaczy to szkolenie ogólnie występuje w Holandii, tak? Tylko nie jest nazywane z góry Kerwer Coaching, tak? A jest dosłownie identyczne jak metodologia Kerwera. Tak, w Polsce i ogólnie na całym świecie. Także ja zawsze chciałem szkolić młodzież i wiedziałem, że ta młodzież musi dostać takie szkolenie, które występuje w innych krajach, a u nas nie, niestety. Więc bardzo mnie to zaciekawiło, no i tak naprawdę tego czasu mam bardzo mało, bo pracuję w sumie już od miesiąca i żona narzeka, że mnie częściej w domu nie ma, jak grywałem wtedy. A jakie są, Arek, te główne założenia metody Kerwera? Wysyłam do ciebie dziecko, do twojej akademii i wiem, że ono na pewno nauczy się tego, tego i tego. Czyli czego? Czyli tak naprawdę wszystkiego, tak? Zwracamy przede wszystkim na technikę, tak? To jest jeden z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o piłkę, tak? O podejście mentalne, o osobowość, o tak naprawdę jest wiele czynników, tak? Których są bardzo ważne w rozwoju takiego młodego chłopaka, więc akademii mamy coraz więcej, tak? Jesteśmy już w 12 miastach, mamy około 500 dzieci w naszych akademiach. Rozwijamy się rzeczywiście bardzo dobrze. Oczywiście też wiem, że nie jest to łatwe, bo już się zderzam z niektórymi sytuacjami, że ciężko ludzi przekonać do tego, ale ja wychodzę z założenia, że mając argumenty, tak? Jak ta metodologia sprawdzona, jesteśmy w stanie przekonać, to jest tylko kwestia czasu, tak? Więc ja jestem zadowolony z mojej pracy. Widzę to też po dzieciach, że czerpią korzyści i robią naprawdę, naprawdę niesamowite postępy w bardzo krótkim czasie. No i jak zawsze mówię, mamy taki potencjał w Polsce, że nie potrafimy tego wykorzystać. A czy to jest metoda, która też takim starszym chłopakom w wieku 20, na przykład 4 lat, pomoże być lepszym piłkarzem? Czy ona jest dedykowana głównie do takiego szkraba, który z każdym rokiem ma stawać się lepszy? Ciekawe pytanie, bo to wszyscy sobie je zadają i również mi. Ja powtarzam, że ja tą metodologią uczyłem się w wieku 16 lat, kiedy wyjechałem do Holandii. Więc ja uważam, że to jest oczywiście dla wszystkich. Nie tylko właśnie, jak wszyscy myślą, że to jest tylko dla młodzieży od wieku tam 6 do 12 lat, czy 13. Ta metoda sprawdza się również w seniorach. I ja to ćwiczyłem cały czas, będąc w Heerenveen. Naprawdę jest to coś świetnego. Także polecam również dla seniorów. Dla wszystkich naprawdę. Czyli ja lewą nogę do tramwaju mógłbym podciągnąć dzięki metodzie Kerwera? Jak najbardziej, tylko wiesz, to trzeba chcieć, tak? To jest najważniejsze. To jest jednak... I powtarzalność, tak? I trening i powtarzalność tego, więc wszystko się jest w stanie wytrenować. Tęsknisz za Holandią, bo mieszkałeś tam wiele lat, czy decyzja o jednak osiedleniu się tutaj w Polsce była trudna, była łatwa, dyskutowana z rodziną? Tak, no zawsze planowaliśmy tak wrócić i na pewno nie był ten powrót łatwy, tak? No niestety u nas żyje się troszeczkę inaczej, inny standard jest życia, ale tak jak mówię, ja też za bardzo nie lubię narzekać i z aklimatyzowaniem nie miałem problemu i również moja rodzina, także... Ale chętnie wracamy do Holandii, chociaż nie ma tego czasu, kiedy mamy, to jedziemy do znajomych i wtedy spędzamy rzeczywiście fajne chwile. Ale jak tak jeździłem do Holandii, to żarcie to tam średnie, takie
też ciężka ta dieta, co? Czy można znaleźć coś dobrego? Czy ja nie wszystko wiem o Holandii? Nie, nie, na pewno to jest ciężka, bo tam się je dużo frytek, tak? Takich tych... No takie bitterbollen. Bitterbollen, tak. Tego jest mnóstwo, ale jest też dużo świetnych restauracji, tylko trzeba wiedzieć gdzie. Jest tego naprawdę bardzo dużo, ale od czasu do czasu lubię tak samo zjeść takie bitterbolle czy fryteczki z majonezem, czy tak? Śledzika. Czy tak śledzika, dalej. Właśnie. Ale nie właśnie po tobie. Jeszcze nie przytyłeś, no. Nie przybrałeś jak były piłkarz. No. Wiesz co, nie, bo ja zawsze się prowadziłem profesjonalnie i tak samo z odżywianiem zawsze na odżywianie zwracałem uwagę. Staramy się to też przekazywać również swoim dzieciom, też właśnie dzieciom tutaj w Polsce, w naszych akademiach, że. Jednak najważniejsze jest inwestowanie w siebie, tak? Jeżeli chodzi pod każdym względem, więc technicznym i osobowym, myślę, że to jest najważniejsze. A ja czytałem, że ty myślisz o menedżerce wspólnej z Andrzejem Niedzielanym? Łączy was przecież Holandia, Nijmegen, dobrze mówię, czy nie? Nie. NSA Nijmegen. Jeszcze raz? NSA Nijmegen. NSA Nijmegen. Tak, bo no, ludzie tak się obrażali, kiedy się mówiło NEC w Holandii, bo NEC to jest właśnie tutaj. Nasza szyja i nie za bardzo lubili tego wyrazu, więc jeżeli ktoś mówił w Nijmegen NEC, no to patrzyli od razu z groźną miną, więc zgadza się. No mamy plany z Andrzejem, tak, bo jesteśmy też, mieszkamy blisko siebie, jesteś również moim przyjacielem, także rozmawiamy dużo, spotykamy się i Andrzej już też jest jakby na końcu swojej kariery i myślimy, tak, o tym jak najbardziej, bo chcemy też pokazać chłopakom, że trochę inny styl może menadżerski. Nie tyle może menadżerem, tylko jakby takim ojcem być, tak? Bo to w Holandii też doświadczyłem, ja nigdy nie podpisywałem żadnej umowy z moim menadżerem. To funkcjonowało właśnie na bardziej na zaufaniu, tak? I to mi się spodobało, tak? Ja nie potrzebuję podpisywać z opakami, jeżeli ja jestem w stanie to obiecać i to zrobić, to myślę, że to jest ważniejsze jak jakieś podpisywanie umów. Czyli słowo. Słowo, jak najbardziej. Dobra. Dzięki.